Halo, halo, Mietku, jak mnie słyszysz? Tu Podkarpacie i nasze skarby? No, powiedziałabym nawet, że takie drogie skarby. 8,59. Kiełbasianka tradycyjna z Górna. Może tego nie widać, ale tak dzisiaj wieje, że po prostu aż tutaj wszędzie kratką słychać. Jest 26 stopni. Ładnie, ładnie. Chociaż rano się tak totalnie rano nie zapowiadało się zbyt przyjemnie. Jest cieplutko. Wiatr jest bardzo taki rześki, ale jest lepiej niż wczoraj. Oj, zdecydowanie. A ja dzisiaj mam ochotę na kawę rozpuszczalną. Bella Room z Lidla. Gold. Intensywność 3. To coś w sam raz dla mnie. Także lecę po kubek i pijemy wspólnie kawę. Piździ. Piździ, piździ, ale to nic. Mam nadzieję, że będzie mnie słychać. Słuchajcie, kawa jest po prostu przepyszna. Boże, jaka ta kawa jest dobra. No wiecie co? No kiedyś się tylko tak upiło, bo wiecie, najpierw się piło sypaną, a potem weszła rozpuszczalna i to był luksus. Ale jaka ona jest dobra, ale ja wam powiem, czego ona jest taka dobra. Bo ja do niej dzisiaj właśnie nie dolałam mleka, tylko dolałam śmietanki. 12%. Idealna do zup, sałatek, sosów oraz do kawy. No, jak ona ma 12%, to ja rozumiem, dlaczego ona jest taka idealna. Nie waży się, ma długi termin. Wiecie co? Ta śmietanka ma termin do moich urodzin. Myślę, że jakbym w dniu moich urodzin ją gdzieś tam sobie dodała do kawki, to też by mi się nic nie stało. Prawda? Prawda. No, także taka śmietanka, 12, zawsze lepsza jak 30. No ale dobra, taka wiecie, kawka jest taka gładziutka, taka normalnie chyba sobie zrobię drugą. A słuchajcie, zrobiłam takiej małej filiżaneczce i te filiżanki kiedyś były wielkim hitem. Nie wiem jak u was, ale tutaj u nas każdy je miał i ja też zapragnęłam mieć. Kupiłam sobie 6, cały komplet pocisnęłam z Ikei. I one mają świetne te spodeczki, bo te spodki są takie bardzo głębokie, więc jak się nawet niesie... Zaraz tu będą jaja, zaraz będą jaja, jak będę kleła, jak to wszystko tam będę musiała ścierać. Ale naprawdę są takie, wiecie, o, nie? No, takie, takie. Także malutkie, ale fajniutkie i one chyba nadal są ciągle w Ikei dostępne, bo te zestawy, te talerze, takie półmiski z tej serii są dostępne, więc ja mam kilka rzeczy. Jeden taki fajny półmisek mi się rozbił, nad czym ubolewam, ale już na razie nie dokupuję. Ale filiżanki... piękne, takie malutkie, na taką malutką, popołudniową albo poranną kawusię. No, wspaniałe. Także dziewczyny, chłopaki, kawka z rana jak śmietana. A na obiad dzisiaj taka pyszota, czyli ktoś kiedyś powiedział, że ziemniaki w sosie, a to są gnioki, Brunek tam walczy, bo Igor właśnie wcina i on myśli, że też się z nim podzieli. Gnioki w takim sosie śmietanowo-szpinakowym, z czosnkiem, z pomidorkami, no pyszota. Na wierzchu mamy tarty ser, on zaraz tam wiecie wejdzie gdzie trzeba, także ja łapię za widelec i uciekam zajadać. Zobaczcie to stworzonko. To stworzonko, to. Tego prosiaczka. Tu jest wszędzie, tak wiecie, cień, a słońce po prostu świeci najmocniej w tym miejscu. O, ojejku, Brunek, słońce ci zajszło. Ale Brunek zawsze, on się zawsze wbija do słońca. Tam, gdzie słoneczko, o, jest i on. Ma świnka, chudzinka. Mój brzuszek. Zobaczcie, jaki to brzuszek ma. O, proszę bardzo. A, to takie jest, wiecie, sterowane. Że raz grzeje bardziej, raz mniej. Także Brunek w solarium, Brunek, ale na środku brzucha ci wyjdzie pas. No ale się nie znam. Dobra, to on niech się tutaj wygrzewa. Niech się po prostu relaksuje, a ja wam pokażę. Moje kosmetyki, które dzisiaj używałam, a malowałam się dziś w pokoju, więc one sobie tutaj leżą. I tak, dzisiaj na oko zarzuciłam troszkę cienia z tej paletki z Eveline. To są takie właśnie, jak widzicie już, róże i fiolety, bardzo ładne. One się dość mocno osypują, tu muszę trochę ponarzekać, ale mają fajny pędzelek w zestawie, ładnie się nim blenduje i są takie, no,
można powiedzieć, jedne z ładniejszych, jeżeli chodzi o moją kolorystykę paletek. Użyłam też tuszu też z Eveline, to jest ten Variet. No i jeśli chodzi o Eveline, no to to są moje ulubione kosmetyki. Ja ich nie zmieniłam, nie zmienię i póki będą na rynku, to będę po nie sięgała, bo one mi po prostu świetnie się sprawdzają, nie szukam niczego innego. I to jest ten korektor, który teraz jest troszeczkę zmieniona formuła, ale jest boski i najlepszy jak dotąd mój podkład, czyli ten Selfie Time. Ja mam numerek 02. Nakładane było, jak widzicie, brudną gąbką, ale ja tylko nakładam korektor i podkład gąbką, nie już palcami. Tu trochę przetarłam ładnie pudełeczko, ale nie pod Was, tylko zawsze tak robię, jak kończę używać, bo ono jest tak piękne, że ja po prostu... Serce mnie boli, jak jest brudne, a jest w nim przepiękny i przefajny puder. Do tego mamy tutaj bronzer, jeden z lepszych. Mam jeszcze dwa bronzery, którymi nie potrafię w ogóle się posługiwać. One robią mi plamy, a ten Swedishens Formula, a to jest Kiko Milano, bo nie powiedziałam. Swedishens Formula jest po prostu przegenialny, pięknie pachnie kokosami i jest w ogóle nie do wykończenia i jest tak delikatny, że każda fajtłapa, taka jak ja, sobie z nim poradzi. A, tu jest mój pędzel, który kiedyś po prostu był długi, ale mi się ułamał. Miałam sobie go skleić, miałam kupić coś nowego, ale wiecie co, tak mi się fajnie tym krótkim nakłada ten puder, że stwierdziłam, że jest lepiej niż było. Zostaje. Oczywiście jest brudny, bo go używałam. Tu jakiś tam pędzelek chyba z Rossmana. Ten jest bardzo fajny pędzelek z Lili Lolo. O, jeden z fajniejszych pędzelków. Jest taka różnica między nimi, że ten też jest z Rossmana, że szok. Sorry za światło, ale światło dzisiaj dzienne, więc jak widzicie, tak by to wyglądało, gdybym nie używała lampy. Także bronzer był przegenialny, róż z Essence. No i pomadka z Basic Lab. Naprawdę Wam powiem, ona nie jest droga, ale ja ją dostałam w gratisie, ale jest przecudna. Naprawdę Wam bardzo mocno polecam. I mój ukochany, ukochany błyszczyk z Gosha, to jest ten błyszczyk z lusterkiem i lampeczką. Wy go już znacie, bo Wam go pokazywałam. Po prostu cudowny, cudowny produkt. Także dzisiaj takie towarzystwo pomogło mi się lekko ogarnąć i wyglądać jak człowiek. Pokażę Wam jeszcze moje nowinki, które ostatnio sobie testuję i stosuję z ogromną przyjemnością. I są to wszystkie nowości z firmy Basic Lab. Jak pamiętacie, ja zaczęłam od tego kremu. To jest ten ceramidowy krem regenerujący z 5% betainą i 3% mocznikiem. I on jest na dzień i na noc. Ja go kupiłam co prawda na dzień, ale on mi się tak świetnie sprawdza, że ja go po prostu stosuję na dzień i na noc. Jest genialny, ma idealną konsystencję. Jest ta konsystencja tutaj zresztą, tak jak czytamy, bogata, ale ona nie jest jakaś bardzo tłusta, czyli świetnie sprawdza się pod makijaż. No i fajna jest taka, wiecie, taka, czuję, że ona daje mi takie otulenie tej twarzy na noc, że to wszystko, co tam ma do niej wejść, to wchodzi, a ten krem zamyka te pielęgnacje i po prostu stoi na straży, aby nic nie wyparowało. Bardzo dużo oczytałam się o wyparowywaniu wody, którą nakładamy w jakimś porządnym kosmetyku, często drogim, ale mamy tak zniszczoną barierę hydrolipidową, że po prostu jak nie przyłożymy niczym, nie odbudujemy tej bariery, to po prostu ta woda wyparuje, no i nic to nie daje. Dlatego właśnie przestałam używać waciki, bo pocieranie twarzy nie jest dobre. Także tak, no ale do wszystkiego się dochodzi. Słuchajcie, moją nowością jest takie serum peptydowe pod oczy z 10% peptydem i kofeiną. Nawilżenie i ujędrnienie dzień i noc. Stosuję również dzień i noc. To, co Wam powiem o tym serum, 15 ml. Słuchajcie, ono po prostu jest tak wydajne, że dla mnie nie ma tutaj tematu, że ja zaciągam jedną pipetę. Ja po prostu biorę krople. Ja biorę krople, czyli wiecie, tyle ile najmniej mogę wycisnąć na paluszek i rozkładam tu i tu i jego jest aż zanadto. No jest niesamowicie wydajne. Pięknie nawilża, to prawda. Zobaczymy, jak będzie z ujędrnieniem. Myślę, że na razie jeszcze krótko stosuję, ale to nawilżenie jest wyczuwalne. W ogóle ta skóra pod oczami robi się taka ładna, rozjaśniona. A ja mam problemy tutaj, czego Wy pewnie nie widzicie, bo mam przykryte podkładem, ale po zmyciu makijażu zazwyczaj w tych okolicach widzę takie zaczerwienienia. To nawet jest coś takiego, jakby były lekkie przebarwienia, takie, no nie podoba mi się. To już jakiś czas to ze mną niestety jest, więc myślę, że to może ładnie, to serum ładnie nawilży i może jakoś tak ukoi te okolice. I mam jeszcze serum, ale tym razem do twarzy i to jest takie serum
z 10% trehalozą, peptydem również i małocząsteczkowym kwasem hialuronowym. Nawilżenie i tym razem wypełnienie. I to jest faktycznie takie... Słuchajcie, to jest serum, jakie... z jakim ja mam chyba pierwszy raz styczność. I to jest taka konsystencja, o jaką mi chodzi. Dlatego, że ja najczęściej miałam serum takie żelowe, wodniste. Zresztą to takie jest, ale ono w ogóle nie wysusza. Ono daje uczucia nawilżenia. A zazwyczaj miałam takie serum, że ono było takie piękne, wodniste. Nakładałam na twarz i ta twarz po dosłownie minucie, jak ono gdzieś tam wyschło, robiła się taka ściągnięta. Ja nie czułam tego nawilżenia, a tu jest ta konsystencja taka... taka, wiecie co, taka emulsja po prostu to jest, ja bym bardziej powiedziała, nawet. I tak pięknie nawilża, tak, no to jest nie do opisania. Uczucie po nałożeniu tego kosmetyku jest nie do opisania przyjemne. No i na samym końcu nakładam sobie właśnie ten krem, a myję twarz ostatnio też nowością i też z Basic Lab. I to jest emulsja myjąca do skóry ultra wrażliwej. Jest bezzapachowa i faktycznie to jest emulsja. To jest coś takiego, jakbyście rozrzedziły krem i takim kremem po prostu pocierały twarz. Ja już tutaj nie używam olejku, bo ona sobie świetnie radzi z makijażem. Po prostu rozpuszcza, więc na razie olejek sobie odstawiłam. Chociaż to jest mój ukochany olejek, więc na pewno go wykorzystam, bo uważam, że ten olejek z Wianek też naprawdę ma super działanie, jeśli chodzi o moją cerę, ładnie ją tak nawilża. Ale tutaj już by było natłuszcza, ale tutaj byłoby już za dużo, bo ona i nawilża, i natłuszcza, i pięknie oczyszcza. No i ona właśnie dba o tę barierę hydrolipidową. Tutaj jest skwalen, olej z ogórecznika, masło shea. Fajne ma składniki. Także zobaczymy, jak będzie z wydajnością. 300 ml. I na razie jestem z wszystkiego zadowolona. Mówię, zaczęło się od tego kremu. No i myślę, że to będzie taka miłość. Ten krem Wam bardzo polecam, jak szukacie czegoś takiego... naturalnego, takiego uniwersalnego, czyli czegoś takiego, co Wam ładnie nawilży cerę i tak, wiecie, sprawi, że ona będzie taka zdrowo wyglądająca. To uważam, że ten krem jest świetny. Sięgnęłam po niego tak totalnie z przypadku i myślę, że to, co jest takie, wiecie, na pierwszy rzut, co nam się w oko rzuci, to jest to. A, i dzisiaj będę sobie jeszcze próbowała te saszetki z... to tak, wiecie, takie gratisy. Będę sobie próbowała tę odżywkę. I to jest odżywka do włosów suchych. A ostatnio moje włosy... Znaczy, moje włosy zawsze są suche. One ładnie wyglądają po wyprostowaniu, ale po umyciu są takie sianowate i takie, wiecie, rozczapierzone. No i jedna, myślę... Nie, no jedna taka chyba mi wystarczy. W razie co użyję półtora, bo ja mam tych włosów sporo. No i zobaczymy, jestem ciekawa. Jak się sprawdzi, to kupię sobie pełnowymiarowe opakowanie, chociaż ja z tymi odżywkami to powiem Wam tak na bakier. Po prostu mi się nie chce, wiecie, myję często włosy i finito. Natomiast kiedyś też tak miałam z pielęgnacją twarzy. Jak już miałam jakiś krem nakładać, to było to takie dla mnie, wiecie, oeny, nie? Tak za karę, a teraz uwielbiam. Uwielbiam ten moment, jak już jest wieczór, ja idę sobie zmyć twarz, czy makijaż, czy ogólnie nałożyć pielęgnację i to nakładanie tych kosmetyków, to po prostu sprawia mi przyjemność. No, tak się człowiekowi na starość zmienia. Dobrze, to teraz może mała prezentacja mojego stroju. Stroju dnia, tak zwanego outfitu, jeśli chodzi o YouTube. I słuchajcie, to jest w ogóle to, co ja kocham. Bluzy uwielbiam i wszystkie sukienki, które są sukienkami, bluzami, to ja po prostu przygarniam. Bardzo lubię tę sukienkę dresową. Ona co prawda, ja Wam powiem, ma taki krój, ona ma tu kieszonki, ona poszerza, ona robi bioderka, a ja bioderka swoje też posiadam. Ale wiecie, co Wam powiem? Mnie to zwisa i powiewa, ponieważ ja się w niej czuję bardzo komfortowo, bardzo tak, wiecie, wygodnie. Tak jak lubię, a nawet bym powiedziała i dziewczęco, bo jednak jakiś zarys sukienki tutaj mamy. Do tego mam dzisiaj torebeczkę, ona jest bardzo malutka, ale i mało się w niej mieści, ale jest bardzo ładna, taka właśnie sportowa elegancja. Ma szeroki sportowy pasek, dostałam ją w prezencie od mojej koleżanki Ani, którą co niektórzy mogą pamiętać. I tak, nie biorę aparatu, bo tutaj w środek wsadziłam sobie telefon i tam mam chusteczki i to jest po prostu takie upchane, normalnie upchane i aparat mi się i tak nie zmieści. Albo telefon, albo aparat, ale to powiem Wam, że ten aparat jest już tak ściśnięty, że po prostu aż się o niego boję. On jest... Tutaj już powiem Wam, co się tu dzieje.
tu mi się to odkleja. Tutaj z tyłu mi się odkleiło. No, stary szek z niego. Stary. Duszek używany codziennie. Nie kraczmy. I co mam jeszcze na sobie? A, na sobie mam jeszcze Big Stary. Była mowa ostatnio o Big Starach. Mówiłam, że bardzo, bardzo marzyłam o spodniach Big Star. W sensie w ogóle o jakichś fajnych spodniach i trafiły mi się wtedy Big Stary. A teraz se pojechałam i kupiłam i kupuję je od lat. Zawsze te białe i bardzo Wam polecam, jak szukacie takich trampek wygodnych w dobrej cenie. Ręczę. Naprawdę ręczę. I co Wam chciałam powiedzieć, bo mam jeszcze tutaj w torebusi zapach, jakby ktoś był ciekawy, czym dzisiaj pachnę, to pachnę dzisiaj 18 z Made in Lab i ta 18 też jest ładna i ona jest inspiracją C, czyli tak bardziej dzisiaj na słodko. No więc tak, gdybym miała szybciutko, to tak, zapach C, torebka Kazar, buty Big Star, zegarek Kazar, tu moje bransoletki już znacie, a sukienka... To takie wspomnienie Chantilly. Także już raczej nie do dostania, na pewno nie u mnie, ale pewnie gdzieś na jakiejś hurtowni. Dorwiecie, a jak nie, to bardzo, bardzo podobno. Słońce zaszło. A, i jeszcze mam okularki, o które bardzo często mnie pytacie, ale myślę, że one nie są do dostania. To są takie bardzo klasyczne. One są z Vision Express i polecam. Polecam zakupić sobie takie prawdziwe okulary przeciwsłoneczne, które naprawdę chronią oczy, bo ja bardzo długo używałam takich, wiecie, tam gdzieś za 15 zyły, gdzieś tam tu, tam, siam, na jakimś bazarku, a to w jakiejś sieciówce i one mi się nigdy nie sprawdzały. W końcu zainwestowałam w jedne, mam jedne, klasyczne, chciałam, żeby były takie, wiecie, nie jakieś przesadzone, żeby pasowały do wszystkiego, nie wiem ile, ze 3 lata i to naprawdę była dobra inwestycja. Dobra. To ja pędzę, mam dzisiaj bardzo dobry humor. Tak, wskoczył mi przed chwilą, ale dobre wiadomości zawsze powodują u nas dziewczyny dobre humory, więc ja uciekam. Dziękuję Wam za dzisiaj. Poproszę o kciuka do góry albo w dół. Naprawdę zostawiam Wam wolną rękę. Jeśli tu jesteś i nie subskrybujesz, to wiesz co robić. A ja myślę sobie, że chciałabym mieć takie włosy. Bardzo, bardzo. Trzymajcie się ciepło, buziaki Wam przesyłam, ogromne i do zobaczenia, piątka, cześć!